takich sytuacjach bardzo często decydują niuanse i tak naprawdę jedna piłka może przesądzić o zwycięstwie w secie, a co za tym idzie w meczu. Zawsze do samego końca jestem optymistą i czasami aż do przesady i czasami nawet sam sobie się dziwię, że wierzę do samego końca. W meczu z Jastrzębiem przed rewanżowym spotkaniem byłem spokojny, bo wierzyłem bardzo w nasz zespół. Stało się jak się stało, zagraliśmy bardzo słabe spotkanie, Jastrzębie bardzo dobre i porygliśmy u siebie 3-0. Potem wierzyłem, że nie jesteśmy w stanie zagrać gorzej z meczu z Maceratą i czy Witanową, przepraszam. I dwa pierwsze sety pokazały, że jesteśmy w stanie. Mimo tych wszystkich niepowodzeń, ja dalej wierzę, że my jesteśmy tym zespołem z trzeciego seta. Wierzę, że ten zespół jest w stanie zagrać bardzo dobrze i jest w stanie wygrać. No nie mieliśmy zbyt dużo czasu na rozpamiętywanie go. Skupiliśmy się od razu na tym, który rozegramy jutro. Musimy wyciągnąć wnioski i zaprezentować po prostu lepszy poziom. Myślę, że najważniejsze jest to, żebyśmy my sami w sobie znaleźli tą grę, którą wielokrotnie pokazywaliśmy na przełomie całego sezonu i nie wiem, czy to wystarczy. Na pewno musimy rzucić wszystko, co mamy i wtedy zobaczymy, jaki będzie wynik. Nie wiem, czy rozsądnym jest porównywać te dwa spotkania, ewentualne dwa złote sety, bo to będzie zupełnie inna historia. Będzie bardzo wiele szczegółów, które zadecydują o tym, kto znajdzie się w finale i ten ewentualny złoty set, do którego możemy doprowadzić, będzie zupełnie inną historią niż ten, który graliśmy w Rosji. Mam nadzieję, że zakończy się w ten sam sposób.